Pies i wróbel. Pewien pies miał złego pana, który go morzył głodem. Gdy już nie mógł u niego dłużej wytrzymać, opuścił go ze smutkiem. Na ulicy. Spotyka wróbla, który rzecze. Bracie, psie, czemuś taki smutny, głodnym rzecze pies. Nie mam co jeść. O, pójdzie ze mną, bracie, do miasta. Ja cię nakarmię dosyta. Poszli tedy razem do miasta, a gdy zbliżyli się do sklepu rzeźnika, wróbel mówi do psa: Zostań tutaj, a ja ci przyniosę kawał mięsa. Co rzekłszy, wróbel wpadł na wystawę sklepu i tak długo dziobał, targał i przesuwał kawał mięsa, aż go zrzucił na ziemię. Pies mięso pochwycił, uciekł w kąt i pożarł. A teraz, rzecze wróbel, pójdziemy do innego sklepu, to znowu ci przyniosę jakiś kawałek. Gdy pies Zeżarł i drugi kawałek Pyta go wróbel I cóż, bracie psie Najadłeś się? O, tak Odparł pies Mięsa hmm, Mam dosyć Ale Chleba Chciałbym jeszcze Hm. Możesz mieć i chleb, rzekł wróbel. Pójdź za mną. Zaprowadził go do sklepu z pieczywem i puty dziobał chleb, aż go zrzucił na ziemię. Tak nasyciwszy psa, pyta wróbel. Cóż, braciszku, najadłeś się? O, tak! Odparł pies. Ale teraz chciałbym trochę wybiec za miasto. I obaj udali się na gościniec. A że było bardzo gorąco, gdy więc zaszli już dość daleko, pies rzecza. <Słyska> O, oh, zmęczyłem się. Oh, i, I chciałbym się trochę przespać. Oh. Dobrze prześpij się, odparł wróbel. – Ja przez ten czas posiedzę na kałączce. Pies? Położył się na drodze i usnął. Wtem z górki zjeżdża furman, wozem w trzy konie zaprzężonym i wiezie dwie beczki wina. Pomimo, że widział śpiącego psa, woźnica koni nie skręca, lecz pędzi wprost na śpiącego psa wróbel skoczył doń i woła: Boźnico, nie rób tego, bo ja zemszczę się na tobie. E, ha, 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 e, co ty mi tam zrobisz? Odrzekł woźnica i wpada prosto z końmi na psa. Konie porwały śpiącego i w jednej chwili pozbawiły go życia. Czekaj, że kiedyś taki, zawołał wróbel. Zabiłeś mi brata psa. Zapłacisz mi za to końmi i winem. A, koń mi! Ha, I winem! Akurat! Odrzekł woźnica i pędził dalej. Wróbel pogonił za nim wtłoczył się pod płótno wozu, którym były okryte beczki z winem, dopadł szpuntu w jednej z beczek i dopóty go dziobał, aż zrobił w nim dziurę, przez którą cała zawartość beczki wypłynęła na drogę. Słysząc cieknący płyn. Woźnica odwrócił się, obejrzał beczki i zawołał. – O, ja nieszczęśliwy! – Nie dość ci jeszcze! Odparł wróbel, po czym wpadł na jednego z koni i puty go dziobał w oczy, aż mu oba wydziobał. Gdy woźnica to spostrzegł, wydobył z bryki żelazny hak i chciał nim trafić w ptaka. Ale wróbel frunął do góry, a woźnica trafił w łeb konia, który padł trupem. O, ja nieszczęśliwy! Jęknął woźnica. Nie dosyć ci jeszcze zawołał na to wróbel. Gdy woźnica odjechał dalej, zakradł się znowu do wozu i drugą beczkę otworzył, a wino wylało się z niej na gościniec. O ja nieszczęśliwy! jęknął znowu woźnica. Jeszcze ci nie dosyć! Zawołał wróbel i wydłubał oba oczy drugiemu koniowi, którego woźnica zabił, rzucając hakiem we wróbla. To samo stało się z trzecim koniem. Ach, biada! Biada mi! Rwał włosy z głowy. Nieszczęśliwy morderca psa. Nie na tym koniec! zawołał wróbel. Teraz dom twój zniszczę! I z tymi słowy poleciał do domu wośnicy. Ten Musiał wlec się piechotą, będąc pozbawionym i wina, i trzech koni. Przychodzi nareszcie i mówi żonie, co mu się zdarzyło. A wiesz, co u nas jakiś zły ptak nabroił rzekła mu na to żona. Wybiegł w woźnica na dwór. Patrzy, a tu rzeczywiście, cały zbiór pszenicy zmarnowany. O ja nieszczęsny, jęknął nieborak. To jeszcze mało, odrzekł wróbel. Teraz mi własnym życiem zapłacisz. Za śmierć brata. I tak oto woźnica stracił całe swoje mienie. Wrócił do izby i usiadł za piecem, zły i rozgoryczony. Wróbel siedział przed oknem na dworze i wołał. Ćwir, Ćwir, Ćwir. Woźnico, szykuj się na śmierć. Na to porwał woźnica swoje żelazo i cisnął za wróblem, ale zbił tylko szybę, a ptaka nie trafił. Przez rozbitą szybę Wróbel wpadł do izby, usiadł na piecu i woła. Ćwir, 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 woźnico, szykuj się na śmierć. Ten oszalały z gniewu i wściekłości, rozwalił piec na dwoje. I stopniowo, w miarę tego, jak wróbel, przewruwał z miejsca na miejsce, porozbijał lustro, zegar, szafę, stół, a w końcu ściany swej chaty, nie mogąc jednak go trafić. Ale nareszcie pochwycił go w rękę. Żona go pyta. Czy mam go zabić? Nie, odparł. To byłoby za mało. Trzeba go trochę pomordować przed śmiercią. Czekaj, będę go dusił. Co mówiąc, zaczyna go dusić, ale wróbel zatrzepotał się mocno, wydobył się na wierzch, wpadł do ust woźnicy i wykręciwszy się. Rzecze. Chłopie! Śmierć cię nie minie! W najwyższej pasji woźnica zaciska wargi, trzymając nimi wróbla. Przy czym podaje żonie haki woła: Zabij wróbla tu w moich ustach! Żona zamierza się, chybia i męża zamiast w usta trafia w skroń. Pod takim ciosem woźnica padł trupem, a wróbel uciekł przez okno.